Witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Little Nightmare, gdzie kontynuujemy przygodę naszego dzieciaczka w krainie zła, przemocy i jestectw. Cholera wie, gdzie my jesteśmy. Na co jeszcze natrafimy? Ale musimy podążać dalej ścieżką. To będzie jeszcze trzeba złapać. Oj. To, że mi się złapał, tak, że jestem martwy. O nie, cofnęło nas aż tutaj. Ja mówiłem, że będę często ginął i ginę. Najgorsze są te walki z tymi gównami, albo uciekanie przed nimi chyba najbardziej. Ja nie lubię się skradać, nie lubię uciekać. Dobra, lecimy do góry. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to jest za przyrodnie środowisko, nie? O Jezu, jest tam coś nowego, jakiś inny gówniak. Nie wiem, czym ty się zajmujesz, ale już nie dziećmi, tylko ciałami. Widzę nasz... O Jezu, znowu jesteśmy głodni i to nieźle. Ciekawe ten sam aspekt właśnie głodu. I szczur się chyba złapał w klatkę. Chyba zjemy dzisiaj szczurka w sosie własnym. Oj, chyba tak, ale to wtedy jesteśmy my popierdzieleni też. I ta muzyczka. Czym my jesteśmy do cholery? Co się dzieje? Może my też jesteśmy jakimś stworem, przyszłym stworem? Już myślałem, że nie można, bo się cofała poza, a widać po prostu z złego kątu to zrobiłem. Uj, uj, uj. To nie wygląda za dobrze, ale musimy tam wejść. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. No chyba kucharza, trafiliśmy na kucharza jakiegoś. Tylko szczury w kuchni. O, mnie widzi.
O, mnie widzi. Nie, 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 do gara, do gara. Do ryby mnie wsadził, co za chłop. Kurde, powalone to będzie, kurde, co mam zrobić? Choroba, nie? Ale dobra, lecimy dalej, zobaczmy, co tam mogę zrobić. Bo nie może być aż tak źle. On ma oczy. On ma oczy, raczej ono. Ono ma oczy, to jest chyba największy problem. Kiełbę. Czy można go dźwiękiem od... Tak, dobra, ten dźwięk. Teraz poczekam, bo on pójdzie w prawą stronę. Będziemy ciekawi, dla kogo to coś gotuje. Tak się skradajmy, żeby nic nie stało się. Tu ma tyle żywności, że mój ziomek by się mógł najeść. Czy ja muszę to skomentować? Chyba nie, co? O, dobra, jest dobrze wczytane. Dobry miejsce. Dobrze, to są takie zapisy, bo mógł się popłakał, jakby miał całość tam przechodzić. Dobra, piękna kuchnia. Będziemy musieli z kucharzem walczyć, jak widać. O kurde, niedobrze.
Tylko spokój nas uratuje. Gdzie pójdziesz, koleżanko? Czyli są dwa takie gówniaczki, dobra. Ja się skupiam tak bardzo, że się cicho. To są kiełby. Nie mam mięsa więcej. Wiem, o co chodzi, że trzeba zrobić to. Tylko jak tam mięso dorzucić? Nie ma mięsa, więc jak mam zrobić większą kiełbasę? No okej, będę musiał dorzucić trochę.
Jest zapis, czy tam. A na achievement pewnie jakiś to jest. Kurde, nie widzę gdzie skaczę, wiecie? Jest taki poziom wizji tutaj. Nie wiem, czy tam mam doskoczyć, czy nie, ale tak sądzę, nie? Po tym wszystkim, co tu trzeba zrobić. Zresztą szczerze nic nie ma, nie? Jakby trzeba było włączyć elektrykę, czekajcie. Dobra, to ja będę mógł zrobić kawałek szyneczki. Dobra, to nic nie da, to schodzimy na dół. Zrobić kiełbę, nie? Bo co innego. Bo że takie dziwnie liniowo otwarte, bo teraz właśnie, że wciąż tam na prawo iść czy coś, a tu kurde. Jedną kiełbaskę za każde mięsko mogę, dobra, czyli jak tam mam zrobić więcej? A to taki kawał, że mięso wsadził? Tu też jest, dobra. Bo nie ma więcej kiełby. Toż trzy kiełby chyba nie starczą jeszcze, żeby zeskoczyć. Boże, jakie rozkminy. Czy trzy kiełby wystarczą, żeby wyskoczyć? Wystarczą trzy kiełby. Trzy kiełby starczyły na wydostanie się z pomieszczenia. Ale escape rooma, nie? Miałem dopiero escape rooma. Chociaż Rączkowskiego nie będzie. Rączkowski zostanie tam. Gdzie Zaos, gdzie był. W grobie. Ale ile bym się tu mógł najeść. A dalej nie jem. To jest ukrytka.
Bye bye. Ale buzię ma piękną, nie? Buźkę ma piękną. Postać się zbugowała aktualnie. Nie mogę się ruszyć. Nie mogę się ruszyć z tamtego. Wczytaj punkt kontrolny. No nie mogę się ruszyć stamtąd. Szczurki, szczurki! Ten klucz trzeba zabrać, trzeba się dostać też tam. No przesuń się, idź sobie pani. Teraz czekam, aż się odwróci, pójdzie tam. Musi się stąd ruszyć, bo inaczej nie przejdę nigdzie. No, nic nie zrobię, jeżeli on tak będzie tu stała tyle czasu. No i idź już w inne miejsce. Będę musiał za nią iść i klucz podpierdzielić, jak będzie szła.
Dobra. Gdzie ja z tym kluczem muszę iść na dół, nie? Tym kluczem chyba na dół muszę iść. Ale jak mnie zobaczył, przecież byłem ze... byłem za tym schowany już. Byłem schowany. Ja już ten klucz miałem. To jest najgorsze. Kuźwa, że już ten klucz miałem. Wiem, jak to trzeba zrobić. Trzeba to wcisnąć i sneaky biki zrobić, żeby ona nie widziała. Wtedy szybko powiedz, zabrać ten klucz ze stołu i spierdzielić naokoło. Taka jest mechanika tutaj. No klucz. Pierdzielony klucz. Mamy go. Dobra, żyjemy jeszcze. Dobra, co możemy tu zrobić? Chcielibyśmy przejść tam. Otworzyłem sobie tutaj to przejście. Tak, tam muszę dostać. Jak się mam dostać na górę? Z tego miejsca, gdzie jestem. Tam nie wrócę, czyli muszę tutaj coś wykombinować. Dobra, co ja muszę tu wykombinować? Nie mogę tego przesunąć. Tam do góry się dostać, ale tutaj nie ma żadnego przejścia. O Jezu! Boże, trzeba było wejść, sypne śmieci, ale kurde, zmyślne. Ale my tu zakończymy i dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.